Poznaliście techniki wrzucania postów, powiedzieliśmy sobie o tym, jak istotna jest wartość, czyli wrzucając post myślimy o tym, co inni z tego mają, a teraz skoro inni coś z tego mają, to zadajcie sobie pytanie, co Wy z tego macie, czyli jaki cel możecie osiągnąć. Czy ktoś z Was oglądający teraz to szkolenie sam sobie je ufundował, aby stać się lepszym specjalistą? To w takim razie budujecie swoją markę osobistą. Idźcie do szefa po podwyżkę, macie certyfikat Social Media Ninja. Czy ktoś z Was, to ogląda to szkolenie, może jest pracodawcą? I mógłby zainwestować swoich pracowników. Budujecie markę pracodawcy, tak zwany employer branding. W czasach pracownika, na rynku pracownika jest on bardzo, bardzo istotny. Podzielcie się tym na fejsie. powiedzcie, że to jest dobre szkolenie i inwestujecie swoich ludzi. Zainwestowaliście w nich, kupując właśnie takie szkolenie. Jeżeli ktoś będzie pracował u Was, może liczyć na to, że będzie się rozwijał, bo Waszych pracowników się rozwija. A może ktoś z Was sam chciałby na przykład prowadzić takie szkolenia online? I chcę zobaczyć, jak to się robi. Może ktoś z Was sam chce zdobyć know-how, e, może ktoś z Was sam organizuje jakieś wydarzenie, a może ktoś z Was chce coś sprzedać. W jaki sposób oglądanie tego szkolenia może się przełożyć na sprzedaż? Dlaczego Wy się tego uczycie? Przecież nie dla siebie. Ważne jest, dlaczego to robicie dla innych. Robicie to dla innych po to, aby lepiej obsługiwać ich fejsy, aby robić to lepiej dla klientów, aby cały czas się rozwijać. Rozwijacie dla nich, dla klientów i fanów Waszych klientów. Być może planujecie jakieś wydarzenie, być może sami coś zorganizujecie. Od razu wrzućcie linki, i zaproście. Teraz oglądacie takie szkolenia, aby potem lepiej poprowadzić swoje. Od razu zapraszajcie. Jest jeszcze czwarty czynnik, bardzo istotny według mnie i według ludzi, którzy są twórcami kontentu. To jest spuścizna. To jest. Dorobek artystyczny, to jest to, co po sobie zostawimy. Tak zwany legacy. Gary Weinerczak mówi, że najważniejsza dla niego jest spuścizna, nie roj, nie konwersja, tylko spuścizna. On tworzy kontent, bo to jest, tak jak mówiłem od początku, to jest pióro poety, to jest pędzel artysty, to jest narzędzie do tworzenia kontentu dzisiaj. Tu tworzymy przekaz, technika się nie liczy, ważny jest przekaz, więc to jest to, co po nas zostaje. Ja wierzę, że posty nas przeżyją, że to jest to, co my mieliśmy do powiedzenia. Twórczość. Artystyczna spuścizna. Legacy. Fakty. Format. Wartość, którą dajecie innym. Cel biznesowy, który osiągacie. Ale jest coś jeszcze. Chcecie mieć dyskusję pod postem? Co jest najważniejsze po zmianach w tym roku wprowadzonych w mediach społecznościowych? Komentarze. Komentarze, dyskusje. Jeżeli chcecie je wywołać, zróbcie call to action. Czyli co? Pod koniec posta zadajcie pytanie. Jeżeli chcecie dzielić się wiedzą, to nie dzielcie się nią wprost. Zadajcie najpierw pytanie. Dowiedziałem się ze szkolenia, że mikroinfluencerzy mają lepsze zasięgi niż gwiazdy. To napiszę tak. Jak sądzicie, które zasięgi są bardziej angażujące? Mikroinfluencerów czy gwiazd? Wtedy ludzie odpowiadają, mają swoje zdanie, wiedzą i się wypowiedzą, nawet jak nie wiedzą. I wy wtedy dopiero odpowiadacie, bo social media to interakcja. Innym przykładem call to action jest, nie wiem, rzucenie czterech zdjęć, 1, 2, 3, 4, które. Ludzie wpisują wtedy 1, 2, 3, prosta odpowiedź, każdy się wypowie. Jak jest 1, 2, 3, 4, ktoś pisze 5, to znaczy, że no, szukaj dalej. Innym call to action można zrobić na przykład tak, jaki format ma największe zasięgi live. Więc robię live reactions. Live, trzy książki, którą książkę powinien napisać. Ludzie głosują, automatycznie zmieniają się cyfry pod każdą książkę. Ja podałem trzy tytuły. Ludzie chcieli, żebym napisał książkę Social Networking. A propos, książka Social Networking. Jak tylko powstanie, jest do wygrania. Więc zróbmy tak, że jest dodatkowa nagroda. Jak tylko ją napiszę, to rozdam pięć książek Social Networking. Czyli oprócz tych pięciu zestawów książek na pierwszych pięciu miejsc, robimy jeszcze kolejne pięć. I ja teraz robię małe call to action. Kochani, jeżeli uważacie, że to jest dobre szkolenie, to w tym poście ocencie je w skali od 1 do 6. 6 to jest ta najwyższa. Kolejny call to action. Zrecenzuj mój fanpage, Rahim Black. Napisz czy się, szkolenie podoba, to będzie Twoja opinia i mam nadzieję, że to jest dla Ciebie wartościowe szkolenie, bo z całą tą ekipą pracujemy, żeby to było dobre szkolenie. Dziękuję.